Słuchajcie, przez ostatnich parę dni robiłem testy, jeżeli chodzi o Action 4 na potrzeby lotów FPV i mam już swoje pierwsze wnioski. Chciałem się tymi wnioskami z Wami dzisiaj podzielić, dlatego że one są dosyć ciekawe. Ogólnie na dronie może latać fajnie, tylko jest bardzo wysoko tutaj. To mocowanie podwyższa mocno kamerę. Jak do tej pory głównie latałem z Hero, czy to jest 8, czy 10, czy 12, tak jak tutaj, ale też z szeregiem kamer rozebranych. I w tym materiale postaram się powiedzieć właśnie parę słów na ten temat. Co mi się podobało w Action 4, gdzie ma swoje ograniczenia, jak można by ulepszyć jej pracę na potrzeby FPV i czy warto tą kamerę zastosować w miejsce GoPro. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tej audycji. Let's go! Słuchajcie, niewątpliwie jej zaletą jest fakt, że ma większy sensor, bo tutaj mamy sensor taki, który DJI stosowało już w wielu maszynach w zeszłym roku. Mieliśmy ten sensor 1:1/3 cala, zarówno w miniaczu trzecim, jak i czwartym, w erze trójeczce, ale także w takim dronie jak na przykład Mavic 3 Pro jako ekwiwalent 70 mm. Dosyć powszechnie i tutaj w Action 4 też ten sensor zastosowano. Więc na pewno super sprawa, jest sporo większy, ma większy zakres dynamiczny niż w przypadku GoPro Hero 12. Szczególnie to będzie widoczne w cieniach, więcej detali zachowuje ta kamera, ale także przy słabszym oświetleniu. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, tutaj mamy trochę inaczej rozegraną sprawę związaną z mocowaniem. Tutaj mamy magnetyczne mocowanie, ono nie zawsze jest dobre i nie zawsze mi się to sprawdza, bo na przykład w tej pionowej postaci, jak dołożymy klatkę, to już jest bardzo wysoko środek ciężkości i nie podoba mi się to. Mam wrażenie, że jest za bardzo wyniesiona ta kamera, więc to też nie do końca idealnie się sprawdza. W niektórych przypadkach nie mam zaufania do tego mocowania i chyba wydrukuję właśnie TPU. Powinno lepiej to zdawać egzamin. Po pierwsze niżej będzie to zamocowane, a po drugie mam wrażenie, że jednak będzie troszeczkę pewniej. Jeżeli chodzi o GoPro, jego wielką zaletą jest fakt, że możemy tą kamerę rozebrać do postaci Naked GoPro. Mamy na rynku wiele case'ów gotowych, czyli zarówno płytek zasilających BAC, jak i samych obudów do rozebranego GoPro. I mamy też program przede wszystkim Labs, czyli program, który umożliwia nam zarówno komunikację z kamerą, jak i ustawienia na bazie kodów QR generowanych w aplikacji, szczególnie jeżeli nie mamy do dyspozycji wyświetlacza. To jest bardzo ważna sprawa i kluczowa, myślę. No i też program do stabilizacji. GoPro ma swój program, mianowicie Real Steady. Natomiast tu niestety, jeżeli chodzi o Action 4, trzeba korzystać z Gyroflow. GoPro ma swój natywny program do stabilizacji na bazie żyroskopu. Jeżeli chodzi o ujęcia w dobrych warunkach oświetleniowych, zarówno jedna, jak i druga kamera, one są świetne i właściwie to sporo zależy właśnie od warunków, od tego, jakie mamy światło, ale też od czynnika ludzkiego, jak latamy, jak sobie ustawimy tą kamerę i to jest klucz. To, co mi się bardziej podoba w GoPro natomiast, to na pewno jest ta możliwość zastosowania filtrów bezpośrednio w miejsce tej pokrywy obiektywu. Czyli nie tak jak w przypadku Action musimy nałożyć jeszcze jedną warstwę szkła, tylko w przypadku Hero faktycznie zdejmujemy sobie pokrywę, którą mamy na bieżąco i zakładamy filtr. To jest świetne rozwiązanie. Natomiast w przypadku samego Action 4 trzeba nałożyć jeszcze dodatkową warstwę i ten filtr jest w tym momencie dość spory. Nie do końca mi się sprawdza, nie do końca mi się to podoba rozwiązanie, bo jest bardzo podatne też na uszkodzenia. Pliki z tej kamery, z Action 4, one są dosyć ciężkie dla komputera. Nie wiem, czy to jest specyfika mojego komputera, ale bardzo długo się stabilizowały w Gyroflow. Nie wiem, czy jakichś błędów nie popełniłem na etapie ustawień programu, ale też widzę, że w pewnych partiach stabilizacja nie za dobrze sobie radziła. Dlatego dzisiaj przy tych lotach już wymieniłem śmigła i powinno być troszeczkę lepiej. Latałem też w takich natywnych ustawieniach. Oprócz ustawień takich pod postprodukcję, latałem też w ustawieniach
ustawieniach zarówno z stabilizacją wbudowaną, jak i z automatycznym shaderem bez filtrów, żeby sprawdzić, jak te dwie kamery nawiązują się do siebie. I mogę powiedzieć, że obraz jest dość podobny. Dla wielu osób on nie będzie nawet aż tak bardzo rozpoznawalny, czy aż tak łatwo nie będzie zmienić. Oczywiście Action 4 ma trochę inny zafarb, bo on bardziej wpada nam w takie chłodne klimaty. GoPro więcej ma w sobie, ja bym powiedział, bardziej idzie w stronę ciepłą, trochę cieplejszy ma ten obrazek. Ale tak czy inaczej, jeżeli sobie to delikatnie skorygujemy, to nie ma aż tak dużej różnicy. Ja bym powiedział, że dla potrzeb social mediów, też kwestia dla pilotów FPV oczywiście ceny, ale ja już zauważyłem, że przy dobrych warunkach oświetleniowych 10 daje super obraz. 12 oczywiście ma fajne to, że tutaj jest inny współczynnik proporcji, bo jest 8:7. Można zarówno skadrować sobie do poziomu, jak i do pionu. To jest super sprawa. Mając to samo ujęcie, jeżeli chodzi o Action 4, mamy tutaj 16:9 albo 4:3. Oczywiście można też, stosując klatkę, przejść do współczynnika pionowego, czyli filmować bezpośrednio w pionie. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, że w tym momencie mamy bardzo wysoko ten środek ciężkości i nie do końca mi się to podoba ogólnie, to rozwiązanie. A też to mocowanie magnetyczne, ono jest świetne do vlogów zapewne, natomiast nie wszędzie się sprawdza. Bardziej mi się podoba wydruk z TPU, ten dla GoPro, bo to jest rozwiązanie pewne, a jednocześnie też łagodzi i przejmuje energię w przypadku crashu. Dużo ciekawiej to wygląda niż w przypadku tego mocowania. Słuchajcie, podsumowując, mogę powiedzieć tak, ja tu nie będę przekreślał ani jednej firmy, jednej czy drugiej, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, że GoPro było pierwsze na rynku, to jest 12 generacja tej kamery. Jeżeli chodzi o DJI, to jest dopiero 4 generacja, więc oni się jeszcze muszą troszeczkę pouczyć, ale i tak odrobili pracę domową i zrobili duży postęp. Jeżeli chodzi o potrzeby lotów FPV, ja bym powiedział, jeżeli latasz małym kopterem, takim jak CineWhoopem, powiedzmy do 30, czy na przykład CineLog 30 albo taki model jak Pavo 30, to zdecydowanie GoPro i to rozebrane. Są świetne zestawy w tej chwili, zarówno z Gap RC, jak i z Nameless RC, i też bardzo fajne są zestawy z Flywo do rozbierania kamery, i bym poszedł w tą stronę, nawet bym 10 rozebraną używał przy tych małych. Natomiast jeżeli chodzi o najlepsze ujęcia, szczególnie w słabszych warunkach oświetleniowych, tutaj mamy jeszcze D-Log M, mamy 10-bitową skalę kolorów, zresztą w GoPro też, ale aż tak bardzo tego nie widać na ujęciach na social media. Ja bym powiedział, że zarówno jedna, jak i druga kamera dają radę. Kwestia na pewno warunków też, kwestia naszych ustawień, na pewno dobrania ekspozycji, filtrów, światła i tego, co chcemy zrobić, ale też oczywiście postprodukcji, no i samego pilotażu, więc patrząc na to, jedna i druga kamera daje radę. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, GoPro ma program, gdzie możemy w ramach subskrypcji dwa razy kamerę wymienić w ciągu roku i to też jest płatna usługa. Jeżeli chodzi o DJI, ja kupiłem sobie DJI Carry Fresh na jeden rok, bo nie wiem, czy będę trzymał tą kamerę dłużej, ale jest też możliwość płatnej wymiany w ramach DJI Carry Fresh. Mniej więcej to kosztowało około 100 zł. No i to jest chyba tyle. Dajcie znać w komentarzu, która kamera Wam się bardziej podoba. Ja postaram się taki wydruk zrobić na Action 4 i na bieżąco będę latał i mówił Wam, dzielił się też informacjami, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o vlogi, różnie ludzie mówią. Mnie się podoba ta klatka z GoPro, jeżeli chodzi o Media Mode, bo ma przejście zarówno na jacka 3,5 mm, ma też możliwość zastosowania właśnie takiego obiektywu i jest całkiem spoko funkcjonalna. Jeżeli chodzi o Action 4, tutaj mamy wyjście tylko poprzez USB-C i trzeba sobie radzić z tym. Natomiast GoPro można zarówno zasilać, jak i wyjść na mikrofon równolegle. Jest trochę takich niuansów, które można znaleźć w necie,
ale te pierwsze wrażenia starałem się opisać, więc nie jest tak, że jedna kamera jest super, a druga jest do bani, bo uważam, że jedna i druga jest naprawdę świetna. Kwestia rozwiązań i tego, co będziemy z tą kamerą robić, do czego będzie wykorzystana u nas, ale czy kupisz jedną, czy drugą, to pozostaje jedynie kwestia Twojej inwencji, a sprzęt już jest na tyle dobry, że po prostu da radę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnych epizodach na bieżąco. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za super loty w tym sezonie. Do zobaczenia, pa!